Cześć, udało mi się na eliksie wypatrzeć epipremum i to nie niewiele jakie, kilkumetrowym, a jakie, że mam taki ambitny plan marzenie, że moje mieszkanie było porusznięte pnączami, że te pnącza wiły się po suficie. To jest okazja, której nie mogę odpuścić, no i co? Ruszam w drogę. Dzień dobry, dzień dobry. Super, no pięknie, może proszę postawić dla spokojnie, to ja sobie ją zabiorę. Ale zmieścimy się do samochodu. Fantastycznie. Ja bardzo dziękuję. Możemy pani coś więcej powiedzieć, jakiej ona jest Ziemi, czy, te, czy trzeba przesadzić, czy jak to wygląda? Dałam na, ko, na, na dno karamzy. Od, od jak dawna jest w tej ziemi? Pięku. Nie wiem chyba ale kilka miesięcy co najmniej. Okej, okay, czyli na razie na spokojnie. Super, dziękuję pięknie. Okej, okay, jak jest już na swojej pozycji docelowej. Stąd będę chciał, aby się. Wiło po całym mieszkaniu, no i oczywiście, żeby doszło również na sufit. Tutaj obok mam taki egzemplarz, który, który świetnie sobie radzi. To jest kilkunastoletnie prawdopodobnie, prezent od mojej przyjaciółki, epipremnum, które musiało wyjeść się z likwidowanego miura. Ja je przejąłem i teraz co się stało z tym knączem, to będzie dobry wstęp do tego, żeby trochę więcej opowiedzieć o moich planach. Przede wszystkim nauczyłem się, że przecinanie takiego epipremnum, który ma już kilkanaście lat, i próba ukorzeniania tych pędów to nie jest najlepszy pomysł. Dużo mówi się o tym, że epi można swobodnie przycinać i ukorzeniać. Wydaje mi się z mojego doświadczenia, że to jest prawda, ale dla młodych, silnych roślin. Dla takich starszych roślin próba ukorzeniania, no to nie jest najlepszy pomysł. Ja przyciąłem te pędy tego epi, dlatego że one biły się na długie metry, ale znaczna ich część była pozbawiona liści. Nie tak jak tutaj, gdzie liście są cały czas. Tam naprawdę ta łodyga była ogołocona stąd decyzja, z perspektywy czasu zrobiłbym inaczej. To, co widać również, jak zestawimy ze sobą te dwa egzemplarze, to jest fakt tego, że to EPI ma liście bardzo drobne, to EPI natomiast znacznie większe. Generalnie EPI może mieć nawet kilkadziesiąt centymetrów. Rzadko można to zobaczyć w domach, znacznie częściej w ogrodach botanicznych, albo tam, gdzie EPI czuje się najlepiej, czyli oczywiście w klimacie tropikalnym, w Azji. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to jest wybarwienie. Zobaczcie, że te małe liście są niesamowicie wybarwione. No nie ma żadnej wątpliwości, że to jest epi w łocisce. Natomiast w przypadku tego epi całkowicie brakuje wybarwienia. Powód? To nie jest takie proste. Oczywiście przeczytacie w internecie, że wszystko zależy od nasłonecznienia i od nawożenia. I to jest całkiem prawdopodobne, że ta roślina była trzymana w warunkach, gdzie nie było za dużo słońca. Chociaż generalny jest stan, jest naprawdę niezły. Zobaczymy więcej, gdy zawsze rozwijać ten liście. I może zacznę to robić i w trakcie będę opowiadał. Więc druga kwestia, to może być nawożenie. Być może ta roślina była nieodpowiednio nawożona i z tego powodu no, brakuje tych wyraźnych, wyraźnych wybarwień. Natomiast to, czego się nauczyłem, że bardzo dużo zależy w przypadku Epi od konkretnego egzemplarza. Niektóre nawet trzymane w słabych warunkach będzie wybarwiał się jak szalony, a niektóre EPI złociste, no ledwie kilka kropek, albo tak jak tutaj właściwie, właściwie żadnych znaków na liściach, co jest aż, aż dziwne. Pani z Przemysłów miała Eliście tę roślinę, twierdziła, że kupuje pnącze z kilku metrowymi łodygami. Na pierwszy otok tak to wygląda. Jeśli chodzi o przyrosty Epi, no to tutaj bywa różnie. Możemy spodziewać się w przypadku takich silnych, dobrze nawożonych egzemplarzy, przyrostów, nawet. Ups, pierwszy list stracony, liście oczywiście nie ukarzenie, ale włożę do doniczki, będzie ładnie wyglądał. Jeśli chodzi o wzrosty epi, to możemy spodziewać się, że przy dobrym nawożeniu i przy dobrym stanowisku, to może być nawet metr albo dwa metry rożkie. Oczywiście dojście do wymiaru 5, 6, 8 metrów może zająć kilka lat. I tutaj od razu dodam: to nie jest prawda, że EPI musi zatrzymać się na 5 metrach. Większość informacji w internecie mówi 5 metrów i koniec. Ja znam EPI, widziałem na własne oczy, 6-7-8 metrowe, więc to jest osiągalne, tylko że naprawdę bardzo, bardzo długo to trwa. Najdłuższe pędy tego EPI, o którym opowiadałem, który tutaj widać, czyli odzyskanego, uratowanego, miały spokojnie powyżej 7 metrów, mimo że roślina nie była w jakimś świetnym stanie. Więc najważniejsze dla EPI jest cierpliwość. I odpowiednie na słonecznienie. Kondycję epi łatwo poznać po tym, jak długie są podstępy pomiędzy liśćmi. Im większe, tym oczywiście ta kondycja słabsza. Generalnie starsze rośliny zrzucają liście i rozwijają je tylko na końcówkach. Rośliny młodsze, ale także dobrze utrzymane, czyli takie, które są dobrze nawożone i mają dobre warunki świetlne, raczej tych liści mają więcej. I teraz pytanie, które często się przewija, czy da się zagęścić epifem? Oczywiście można je zagęścić poprzez ucięcie i następnie ukorzenienie tego, co zostaje i w tym miejscu ucięcia powinna powstać nowa, intensywnie zanieściona łodyga. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś ma cel taki jak ja, czyli chce mieć te pędy jak najdłuższe, no to niekoniecznie będzie to dla niego najlepszy sposób. I teraz kluczowa kwestia jest tak: Niektórzy stosują pastę cake, to jest pasta stosowana przy uprawie orchidei. I smarują takie miejsca jak to, czyli takie miejsce, gdzie kiedyś był liść, ale liścia już nie ma, tą pastą i raportują, że czasami pojawia się w tych miejscach nowy liść. Czy to działa, czy nie? Zdania są podzielone, natomiast no cóż, możecie sami sprawdzić. A no, jeśli chodzi o warunki, to żeby o nich powiedzieć, trzeba się odwołać do naturalnego środowiska, epi. Epi porasta lasy tropikalne, przede wszystkim, chociaż nie tylko, i rzecz jasna, pnie się, wije się. Po podporach, tutaj ta podpora oczywiście jest przeze mnie włożona, no ale w takim lesie tropikalnym będziemy mieli przede wszystkim inne rośliny, wielkie drzewa, więc EPI powolutku opina się wokół tych konarów i idzie coraz wyżej, coraz wyżej, ale bardzo ważne, nigdy nie zobaczymy epi, które wychodzi ponad powierzchnię drzewa, po którym się wspina, a to dlatego, że epi generalnie nie lubi intensywnego słońca. Musi być jasno, w lesie tropikalnym generalnie jest dosyć jasno, ale bezpośredniego słońca raczej nie ma. Z tym, że znowu bardzo ważna informacja. Gdy my w Polsce mówimy o bezpośrednim słońcu, to umówmy się, to nijak się ma do tego, co można znaleźć w lasach tropikalnych, gdzie to słońce jest po prostu palące, bardzo intensywne, bardzo niebezpieczne. Ja jestem generalnie zdania, że gdy w Polsce, na przykład, mówimy o monsterach, które nie lubią bezpośredniego słońca, albo o takim EPI, to trochę przesadzamy. Okna, nawet południowe, ekspozycje szczególnie wschodnie, na większości roślin, naprawdę dla na większości roślin, może pomijając jakieś alokacje i tym podobne, będą w porządku. Wiele zależy od tego, jakie jest spektrum adaptacyjne takiej rośliny. Spektrum adaptacyjne to nic innego jak to, do jakich warunków dana roślina może się przystosować. No i słuchajcie, to jest dosyć prosta w Tak jaki człowiek może żyć w bardzo różnych regionach świata i do różnych rzeczy się przyzwyczaić, taki roślina ma swoją tolerancję, czasami mniejszą, czasami większą, na wszystkie kluczowe swoje parametry, począwszy od wilgotności, przez nasłonecznienie, to jaką ma glebę itd. itd. I Epi generalnie jest rośliną bardzo tolerancyjną, zresztą dlatego ją wszyscy tak bardzo lubią, bo naprawdę trudno ją zabić. A nawet jak ją się zabije, to bardzo często się zdarza, że wkładamy do wody, ono odszywa. Więc generalnie nie spinajmy się jakoś bardzo na to, że światło musi być koniecznie rozproszone. Epi poradzi sobie dobrze nawet w całkiem intensywnym świetle. Oczywiście ekspozycja południowa, parapet południowy to jest już miejsce dla odważnych natomiast możemy, tak jak do temperatur, tak możemy i rośliny do światła przygotowywać, zahartowywać. Działa to tak, że albo powolutku przesuwacie strony okna, na przykład po metr, pół metra w ciągu kilku dni i obserwujecie co się dzieje, albo są też takie metody, żeby na te nie najbardziej intensywne e, słońce po prostu regularnie wystawiać na pół godziny, na godzinę i tak zwiększać tę ekspozycję. A dlaczego warto zwiększać tę ekspozycję? No dlatego, słuchajcie, że epi na pewno nie jest rośliną. Takich zresztą jest niewiele. O, tutaj widzę, że pani zastosowała jakieś mocowanie. Pozbywa mi się go. Może dlatego tak, tak ciężko mi szło. Epi na pewno nie jest rośliną, która lubi cień. Takich roślin jest generalnie niewiele. Epi potrzebuje, ze względu na to, że ma dużo a, do produkowania. jeśli chcemy mieć te kilkumetrowe Łodygi to skądś musi się wziąć ta energia. Bo oczywiście energia się bierze ze słońca, z procesu fotosyntezy, więc im będzie jaśniej dla epi, tym będzie lepiej. Epi w cieniu będzie żyło, ale to jest raczej taka wegetacja niż nie wzrost. Jeśli chodzi o ziemię, no to epi tutaj znowu dużo toleruje i przez to często możecie przeczytać, że to jest taka roślina, która a, wszystko zniesie. Tylko słuchajcie, między znieść a mieć się dobrze jest naprawdę spora różnica. Jako, że EPI pochodzi z lasów tropikalnych, to lasy tropikalne charakteryzują się tym, że generalnie gleba jest tam bardzo bogata w substancje odżywcze. Dlaczego? No po pierwsze, dlatego, że jest tam bardzo dużo roślin, które są w ciągłym cyklu, umierają, odradzają się, czyli jest bardzo dużo substancji organicznej, która trafia na Ziemię no i oczywiście rozkłada się. Podobnie jest z fauną, czyli począwszy od malutkich robaków, a skończywszy na naprawdę dużych zwierzętach, one oczywiście jedzą, wydalają, jest to nawóz, który trafia na ziemię, no i również same te zwierzęta umierają i ich ciała również się rozkładają. Więc generalnie w lasie tropikalnym jest bardzo, bardzo dużo substancji odżywczych. No i to powinniśmy zapewnić naszemu epi, czyli nie żałujemy kompostu. Kompost jest takim sposobem na to, żeby dostarczyć te substancje odżywcze. Natomiast oprócz tego warto wspomagać się różnego rodzajami nawozami. Polecam organiczne jazdy. Niemniej jednak to, co przy Epi będzie kluczowe do dobrych wzrostów, to jest odpowiednie podłoże. I znowu, możecie oczywiście odwołać się do tego, co widzieliście w mieszkaniach swoich babć i nie mam żadnej wątpliwości, że te babci już 20-30 lat temu miały te Epi czy to na parapetach, czy gdzieś tam troszkę schowane w mieszkaniach i one jako takie rosły, jako tako rosły. Generalnie te 30 lat temu, no świadomość tego, jaka Powinna być gleba, czy też możliwości kupienia różnego rodzaju nawozów, czy nawet kory kompostowanej i tak dalej, i tak dalej, było to nieporównywalnie na gorszym poziomie niż jest teraz. Więc wiele naszych babci odnosiło sukcesy w poprawie roślin na glebach, czy też na wypełnieniu doniczek, które były, powiedzmy sobie szczerze, niskiej jakości. Ale to, że epi wytrzymywało w tamtych czasach, to nie znaczy, że teraz mamy traktować je tak samo. Wręcz przeciwnie. Dlatego gleba do. Epiprämną musi być przede wszystkim przepuszczalna. Taka gleba jest w lasach tropikalnych i generalnie naszym celem, jako osób, które staramy się w tych szalonych warunkach, w małych doniczkach, uprawiać jakiekolwiek rośliny, powinno być to, żeby zapewniać im podobne warunki. Przepuszczalna gleba, czyli prosta sprawa. Dużo włókien kokosowych, dużo perlitu, wszystko, co dodaje więcej powietrza e, do doniczki, dlatego że powietrze to jest coś, co roślina pobiera korzeniami i absolutnie potrzebuje tego reasumując. gleba do epi, żyzna, ale przepuszczalna, czyli koniecznie dodajcie ernitu, koniecznie dodajcie wódna kokosowego, możecie dodać kory kompostowanej, która nie tylko da więcej przestrzeni w glebie, ale też będzie bardzo dobrym źródłem substancji odżywczych. Po mierzeniu czas na werdykt ponad 7 metrów, więc wynik doskonały. Więcej aniżeli obiecywała pani z i więcej aniżeli to, na co liczyłem. Zła informacja jest jedna. W transporcie, niestety, jedno z tych pnączy, łącznie są trzy długie pnącza, się urwało. A ja tego nie zobaczyłem, i to jest prawdopodobnie w tym wszystkim najgorsza informacja, dlatego, że gdyby nie to, to spokojnie bym tego te ukorzenił. Natomiast moje doświadczenie z jest takie, że jeśli szybko nie włożymy go do wody, to niestety, ale w momencie, gdy te liście już będą zmiotczały, tak jak tutaj. To mało co może je uratować, no ale zobaczymy. Będzie to duża próba sił dla wej rośliny. Tymczasem teraz, jako że mamy do dyspozycji te prawie 5, 6, 7 metrów, no to spokojnie mogę spróbować zrealizować to, o czym myślałem, czyli żeby poprowadzić to pnącze aż pod sam sufit. Epi występuje pod bardzo wieloma nazwami. Oczywiście nie wszystkie z nich są powszechnie znane, ale na przykład ta polska nazwa wężownik. Albo grecka nazwa Potos, a dokładnie nawiązująca do Greki. Potos nawiązuje do imienia syna boga Aresa i królowej Afrodyty. Otóż ten, ta postać z mitologii miała tą niezwykłą umiejętność, że przyciągała do siebie ludzi, była czarująca, była magnetyzująca i przyciągała do siebie ludzi, no i w podobny sposób przyciąga do siebie rośliny, czy też drzewa, po których wije się epipremnum, no i stąd ta nazwa potos wywodząca się z greki. Tak jak powiedziałem, moim celem jest to, żeby ta roślina pieła się po ścianach, ale również po suficie. Takie moje małe roślinne marzenie, dlatego przygotowałem sobie otwory, do których teraz wkręcał haki, no i na tych kakach zawieszę epipremnum. Słuchajcie, tak to teraz wygląda. A więc do mojego epi, które pokazywałem wcześniej, dołącza kolejne. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy zobaczę solidne wzrosty. Jeśli chodzi o pozycję tego premium, no to moja przestrzeń jest generalnie bardzo jasna. I co prawda nie jest to epi bezpośrednio przy oknie, natomiast wydaje mi się, że przez wzgląd na te białe ściany i generalnie na to, że w pomieszczeniu jest dużo słońca, ja Miałem ekspozycję południowo-wschodnią, więc przez kilka godzin dziennie jest dużo światła. To mam nadzieję, że do EpiPremnum poradzi sobie doskonale. Warto oczywiście dodać, że w przypadku takiej rośliny jak ta, czyli epi kilkunastoletniego, które te pędy ma no, kilkumetrowe, to jest mało powiedziane, to zawsze jest trudna decyzja: przesadzać czy nie przesadzać. Ta ziemia, w której ja to epi dostałem, jest co najwyżej słabej jakości. Nie podejrzewam, że było jakoś mocno albo właściwie nawożone. Natomiast spójrzcie na to, co się dzieje na końcówkach. Te końcówki, one cały czas wypuszczają nowe liście. Myślę, że w ciągu niespełna roku, gdy to epi jest razem ze mną, to te przyrosty są kilkunastocentymetrowe. To bardzo dobrze widać tutaj. To są wszystko piękne, świeżo wypuszczone liście. A więc roślina cały czas rośnie. Ja dosyć intensywnie ją nawożę, ale nie decyduję się na razie na przesadzenie. Póki nic się nie będzie działo, to myślę, że nie podejmę tego ryzyka, bo po prostu roślina w tym wieku niekoniecznie musi to dobrze znieść. Jeszcze kilka informacji odnośnie podlewania Epi, bo tutaj jest fajny trik. We wszystkich roślinach, które mają takie długie łodygi, sprawa jest o tyle fajna, że w tych łodygach magazynuje się bardzo dużo wody, więc trudno przesłuczyć epipremum. Ta roślina da sobie naprawdę radę nawet z długą suszą. I to, co warto robić, to obserwować liście. Jeśli liście są bardzo sprężyste, to znaczy, że tej wody jest po prostu dużo. Jeśli zaczynają być e, lekko zmiatczołe, to jest sygnał, że warto tę roślinę podlewać. Co więcej, jeśli lepi, i to najbardziej zawsze widać na tym epipremną przy kuchni, który trzymam, będzie za bardzo podlane, to pojawią się na niej takie małe kropelki. E, woda po prostu będzie usuwana przez roślinę, nadmiar wody będzie usuwany bezpośrednio przez powierzchnię liścia. No i cóż, uważam, że jeśli tylko jest taka możliwość, to warto po prostu wsłuchać się w tę roślinę, obserwować, a nie zawsze podchodzi tak, że hej, podlewam zawsze w niedzielę albo raz na 10 dni i koniec. Na koniec dam jeszcze szansę temu nieszczęśnikowi. Tak jak wspomniałem, liście są już nieco zwiednięte. Moje doświadczenia z EPI są takie, że w takim stanie EPI się niechętnie ukorzenia. Tym bardziej, że ta roślina, biorąc pod uwagę długość tych pnączy, nawet 7 metrów. Tym bardziej, że biorąc pod uwagę długość tych łodyg, nawet 7 metrów, to na pewno nie jest już młode epi. No ale dobra. Ukorzenianie epi jest bajecznie proste, a więc tak, znajdujemy dobry koniec. To dosyć proste, bo zazwyczaj tylko jeden koniec jest, jest urwany. Martwi mnie to, że te liście są już zwinięte. Być może rozsądnie byłoby zacząć ukorzenianie od innego miejsca, gdzie te liście mają jeszcze więcej wigoru, ale zaryzykujemy. Zależy mi na długich plączach, więc damy temu szansę. Okej. Okay. To, co robię, i to jest moja technika, wiem, że wiele osób się na to nie decyduje, ja urywam dużo liści, dlatego że zauważyłem, że nie ma zasady. Nie zawsze z pierwszego oczka Epi wypuści korzenie. Ja tych liści tak wiele nie potrzebuję, i wszystkie te oczka. To jest dosyć oczywiste z tych oczek: jeśli gdzieś ma roślina wypuścić korzenie, to właśnie tu, wszystkie te oczka wsadzam do wody, do której dodałem już rizotonik. E, rizotonik, czyli taka substancja, która w fantastyczny sposób pobudza ukorzenianie. Na koniec jeszcze kluczowa rzecz. Słuchajcie, ukorzenianie wymaga czasu, i nawet jeśli wasza roślina wygląda już dobrze zdrowo i ma jeden, dwa krótkie korzenie, to jest zdecydowanie za mało. Bądźcie cierpliwi. Im dłuższe będą korzenie, im większa ta bryła korzeniowa bezpośrednio w butelce, tym większa szansa na sukces. Poczekajcie więc co najmniej miesiąc, co najmniej dwa, czasami nawet trzy, zanim zrobicie jakiekolwiek ruchy. Naprawdę znacznie większa jest wtedy szansa na to, że ta roślina się przyjmie. Wynika to z bardzo prostej kwestii. Pobieranie substancji odżywszych z wody jest po prostu nieporównywalnie bardziej efektywne. Na dłuższą metę oczywiście doprowadzi do, do gnicia, ale spokojnie, jeśli epi jest zdrowe i silne, jeśli będzie wypuszczać to wykorzenie, to szansa, że istotna część rośliny zgnieje, jest bardzo mała. Może być tak, że będziecie musieli na przykład przyciąć jakąś końcówkę, mało prawdopodobne, ale generalnie korzyści wynikające z tego, że potrzymacie epi nie miesiąc, a właśnie trzy miesiące w wodzie, naprawdę będą duże, bo znacznie łatwiej pobrać roślinie substancje odżywcze z wody, aniżeli później z ziemi, więc ta Ryła korzeniowa musi być w ziemi nieporównywalnie bardziej rozbudowana, aniżeli ta, która wystarczała w wodzie. No i na koniec jeszcze jedna informacja. Epi łatwo się ukorzenia, więc zasadniczo nie potrzeba żadnej maty podgrzewającej. Oczywiście, jeśli ta woda byłaby nieco cieplejsza, to prawdopodobnie te korzenie by się formowały szybciej. Natomiast w przypadku EpiPremnum minimum wystarczy: to jest woda, to jest rizotonik i będziemy trzymać kciuki. Słuchajcie, miałem już kończyć, ale znalazłem już epik, które właśnie ukorzeniam, i tak. Wiem, że część osób by już taką bryłę korzeniową wsadzało do ziemi, natomiast słuchajcie, nie ma się co spieszyć. Nie ma tu żadnych śladów bezgnienizny. To jest mniej więcej półtora miesiąca po wsadzeniu do wody. Wszystko wygląda ok, więc ja poczekam jeszcze miesiąc, może półtora, aż ta bryła korzeniowa będzie zdecydowanie większa, i tym samym zwiększę szanse na to, że roślina w tej ziemi się przyjmie.